Dzisiejszego dnia postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do Czarnogóry. Naszym celem jest przede wszystkim Kotor oraz Park Narodowy Lovcen, oddalony o około 100 km od naszego kempingu. Patrzcie, spaliła się granica. Są wybite szyby, stopione okna plastikowe. Tak się skończyło. Do granicy chorwacko-czarnogórskiej czekaliśmy w około godzinnym korku. Słońce paliło bardzo mocno, a my niestety nie mogliśmy schować się pod dachem czy włączyć klimatyzacji. Dalej jedziemy już bez przeszkód i spowolnień. Trasa jest przyjemna. Po drodze mamy ładne widoki, a Czarnogóra wpada w oko szczególnie Tomkowi. Podoba mu się jej bardziej dziki niż w Chorwacji krajobraz. No i duża ilość palm. Kotor, do którego zmierzamy, jest portowym miastem położonym nad Zatoką Kotorską u wybrzeża Adriatyku. Z trzech stron otoczony jest masywnymi górami. Stare miasto, znajdujące się na liście UNESCO, okalają średniowieczne mury miejskie. Ze względu na swój urokliwy klimat, Kotor przyciąga wielu turystów i nazywany jest perłą Czarnogóry. Robimy odpoczynek na przydrożnej zatoczce przy miejskiej plaży. Ja nie mogę oprzeć się pokusie schłodzenia stóp w szmaragdowym morzu. Jest naprawdę przyjemnie. Tomek nie przestaje zachwycać się otaczającą naturą. Palmy, piękne palmy. Palmy, piękne palmy. Jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Dojeżdżamy do Kotoru. Motocykl zostawiamy na bezpłatnym parkingu tuż przy wejściu na starówkę. Wygnął. I teraz z takim plecakiem. Po podróży jesteśmy już głodni, więc w pierwszej kolejności postanawiamy odnaleźć pizzerię, o której czytaliśmy w internecie. Spacerujemy wąskimi, urokliwymi uliczkami Starego Miasta. Pizzeria ma nazwę Pronto. To tu. Czekamy na posiłek. Pizza może nie ma dużej średnicy, ale jest bardzo bogata w składniki i ciężka, co sprawia, że ledwie ją zjadamy. Możemy znaleźć na niej cały ser mozzarella, całe pomidory i garść oliwek. Jest to naprawdę ciekawe danie. Zwiedzamy dalszą część starówki. Postanawiamy również kupić pamiątkowy magnes. Taki mamy wybór magnesów. Mała tego, jeszcze jest tu. I jeszcze jest tu. Bądź ty człowieku mądry. Wychodząc, robimy zdjęcia przy wejściu na Stare Miasto, a wy możecie zobaczyć parking dla jednośladów, o którym wcześniej wspominałam.
Teraz jesteśmy w parku Lovcin. Kierujemy się na najważniejszy szczyt, czyli Jezerski Wyrch, na którym znajduje się mauzoleum Piotra II, czarnogórskiego władcy, biskupa i twórcy. Na górę prowadzą strome podjazdy oraz 25 serpentyn, które nawet są ponumerowane. Widoki są coraz piękniejsze. Podziwiamy Zatokę Kotorską, którą stąd widzimy doskonale. Im wyżej wjeżdżamy, tym widoczność jest mniej klarowna i robi się coraz chłodniej, ale nie ma co się dziwić. Jesteśmy wysoko w górach. Ze względu na późną porę i daleką drogę powrotną, postanawiamy nie jechać do mauzoleum. Dojeżdżamy do punktu widokowego i wracamy. Zjeżdżając, czujemy, że z powrotem robi się coraz cieplej, z czego bardzo się cieszymy. Obserwujemy bajkowy widok zachodzącego za górami słońca. Scars from off my back. I don't need them anymore. You can throw them out. Keep them in your mason jars. I've come home.
Wracając, orientujemy się, że nawigacja prowadzi nas na prom. Początkowo myślimy, że to pomyłka, natomiast szybko zauważamy, że jest to po prostu opcja skrócenia trasy o około 25 km, na którą wcześniej nie zwróciliśmy uwagi. Zamiast objeżdżać Zatokę Kotorską, można ją przepłynąć. Widzimy, że wszyscy się spieszą, więc również szybko kupujemy bilety. Hello. Okazuje się, że jako jedni z ostatnich wjeżdżamy na prom. Przeprawa promowa funkcjonuje tu na zasadzie mostu. Ze względu na to, że jest późno, a na kemping mamy jeszcze spory kawałek, każda oszczędność czasu nam się przyda. Cała przeprawa trwa krótko, około 5 minut. Siadaj. Bo odjeżdżamy zaraz. No, Francja. Przed nami jeszcze co najmniej 1,5 godziny jazdy. Na kemping docieramy już nocą, po dniu pełnym pozytywnych wrażeń.